Drodzy Państwo, zaczynamy nasz webinar Mniej znaczy więcej. Dzisiaj w domyśle, czy w takim dopowiedzeniu więcej przestrzeni dla nauczyciela. To jest seria webinarów, które prowadzimy razem z Janem Wróblem. Dzisiaj właśnie kolejne i naszymi gośćmi dzisiaj są Renata Frankowska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych imienia generała Władysława Andersa w Białymstoku. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzień dobry. I Łukasz Ratajczyk, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Twórców Ludowych w Kuczkowie i dopowiem jeszcze, że również publicznego przedszkola. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Cieszę się, że z nami dzisiaj jesteście. Temat, który wybraliśmy z Jankiem, jest nieprzypadkowy, dlatego że bardzo często narzekamy w edukacji na to, że nie mamy autonomii, że nic nie możemy robić, że ja właśnie bardzo często słyszę od dyrektorów, że czują się bardzo mocno ograniczeni, od nauczycieli, że również doświadczają tych ograniczeń ze strony dyrektora. Zatem ten temat jest dzisiaj bardzo, bardzo ważny. Ale zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, oddam głos Jankowi, który mam nadzieję, że tak włoży trochę kij w mrowisko i ten temat autonomii nieco pogłębi, tak podenerwuje nas na początek. A ja to mam już od lat opracowane, ale w ostatnim roku to jest jeszcze łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po prostu mówię, że ministerstwo nie jest takie złe i już się dzieje, nie? Już ludzie się denerwują, mówią, co ten bałwan wypowiada i tam za szuruburu. Więc to jest rzeczywiście łatwizna. Ja właściwie nie chciałbym rozpoczynać dyskusji na temat tego, czy ministerstwo jest złe, czy dobre. No, zresztą jak mówi klasyk, koń jak jest, każdy widzi. Natomiast zwracam uwagę, że w każdym momencie dziejów polskiej edukacji, w którym mamy trudność z ministerstwem lub ministrem lub panią minister, to nadchodzi etap wielkiej ulgi dla bardzo wielu nauczycielek i nauczycieli, którzy rozkładają ręce i mówią, nic się nie da. W istocie rzeczy da się sporo, no ale też da się nic nie robić, a powiedzieć tak, no przy takiej władzy, no Janku, no ja bym nawet chciała, ale to jest po prostu niemożliwe. I dotyczy to nawet takiej kwestii, jak autonomia nauczycielska. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnie komunikaty zarówno ministerstwa, jak i jego adwersarzy brzmią, ograniczenia autonomii szkół i nauczyciela. A skoro ograniczenie, no to wybaczcie, podstawy logiki wskazują, że jest co ograniczać. Czyli, że my jako środowisko nauczycielskie mamy pewne doświadczenie z autonomią nauczycieli i z autonomią szkół, to te doświadczenia są różne. No i tu dochodzę do tego, co istotnie jest być może kijkiem w mrowisko. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że jest tak, jak w przemówieniu Martina Luthera Kinga. Miałem sen. No i w tym śnie nie ma ministerstwa w ogóle, albo jest takim ministerstwem koordynacji aktywu nauczycielskiego i głównie zajmuje się tym, żeby ustalać datę ferii i żeby się nam nie krzyżowały. Natomiast szkoły mają ogromne możliwości. Nauczyciele są tak autonomiczni, że to się w głowie nie mieści. Nie? I to jest bardzo dobre. Jestem przekonany, że to jest taka reforma, która przyniosłaby bardzo dobre skutki od razu w bardzo wielu miejscach, ale przecież nie we wszystkich. W bardzo wielu miejscach autonomia nauczyciela powodowałaby, żeby on uczył źle jak zawsze albo nawet jeszcze gorzej, bo teraz to jest autonomiczny. Autonomia szkoły mogłaby oznaczać, że w tej szkole to dopiero dadzą łupnia, wynajdą regulamin wchodzenia do sali klasowej, która by się pewnie nazywała już centrum klasopracowni, potem regulamin wyjścia, być może nawet dwuosobowy zestaw policjantka i nauczycielka, zespoły koordynujące wychodzenie z sal i tak dalej, i tak dalej. Ale co byśmy im mogli zrobić? No właśnie figę z makiem, z kordelakiem, bo to byłaby szkoła autonomiczna. Zatem nie ma co udawać, że w tym przerysowanym przykładzie, mam nadzieję, że przerysowanym, tak? Chcę wierzyć w to, że tylko komiksowym, zawarta jest jakaś jednak mądrość życiowa, mądrość wynikająca z doświadczenia. Dla jednych wolność oznacza zobowiązanie i taki wewnętrzny przymus doskonalenia siebie i otoczenia. Dla drugich wolność oznacza, mogę jechać 160 na terenie zabudowanym, bo co mi kto zrobi? Lub co gorsza. Teraz zabiorą ci prawo jazdy, tylko chciałam powiedzieć.
Słucham? Teraz zabiorą cię prawo jazdy. Tak. Lub mogę jechać 40 km po autostradzie, bo akurat słucham sobie ulubionej audycji i nie mam zamiaru się spieszyć. I co mi kto zrobi, nie? Zatem no, zapraszam tutaj naszych gości, zwłaszcza do zabrania głosu w sprawie doświadczeń, jakie mamy z autonomią, pamiętając, że gra do jednej bramki, to znaczy mówienie o tym, że ktoś nam autonomię chce odebrać i jest bardzo brzydki, jest sporym ułatwieniem sobie problemu, bo autonomia, jak każdy kij na świecie, ma dwa końce. To jeżeli można, to może ja, Łukaszu, zacznę. Zdecydowanie to, co daje nam gwarancję zdrowia, to jest jak najmniejsze obarczanie siebie tym, co płynie ze strony ministerstwa, skupienie się zdecydowanie na swoim własnym podwórku, a mówiąc o nas jako o liderach, to przede wszystkim zrozumienie tego, czym jest tak naprawdę przywództwo, czyli kierowanie jakby zespołem ludzi, z którymi współpracujemy na co dzień, i powinniśmy zacząć od samych siebie, żeby mieć poczucie tego, że jesteśmy ludźmi wolnymi, którzy mają tą autonomię, mogą się rozwijać i mogą budować właściwe relacje, czyli powinniśmy mieć świadomość tego, każdy lider powinien mieć świadomość tego, że przywództwo to nie jest coś, co robi się dla ludzi, tylko przede wszystkim jest to coś, co robi się razem z ludźmi. Tak naprawdę to jest, co to jest? To jest, powiedziałabym, tak naprawdę umiejętność, którą jak możemy zdobyć, posiąść. Możemy to zdobyć, jeżeli nawiążemy, zbudujemy dobre relacje ze swoim zespołem, czyli tak naprawdę zdobędziemy ich serce i umysł. To jest przede wszystkim umiejętność, tak? Świadomość tego, że motywacja, ta, która jest skuteczna i to, co da nam pęd do działania i da satysfakcję z tego, co robimy na co dzień, to jest ta motywacja wewnętrzna, czyli świadomość tego, żebyśmy my jako liderzy mogli postawić sobie pytanie, co ja mogę ludziom dać? Co ja mogę dać, żeby poczuli się lepiej niż tylko czytając czy zaglądając na stronę ministerstwa, czym jesteśmy, prawda, obkładani, żeby trochę tej radości pozyskać. To przede wszystkim właśnie to pytanie, co ja jako lider mogę dać swoim ludziom, żeby oni się czuli ze mną i w miejscu pracy jak najbardziej komfortowo, bo przecież wiem, że każdego dnia ze sobą wynosimy jakieś odczucia, tak, jakieś emocje, które wiążą się z miejscem, w którym przebywamy, tak? Mogą to być emocje, odczucia pozytywne bądź negatywne. Jeżeli będziemy mieć bagaż tych pozytywnych emocji, no to na co one wpłyną? Mocno od dłuższego czasu mówimy o samopoczuciu, o tak zwanym dobrostanie i to, co jest jakby pewne, jeżeli te odczucia będą pozytywne, które będą się wiązały z tą relacją, z tym dobrym samopoczuciem, z bezpieczeństwem, z zaufaniem, to bezwzględnie, to już jest przepracowane i bezwzględnie mogę jakby powiedzieć, że to będzie determinowało jakby zachowania czy też działania ze strony moich koleżanek i kolegów, które będą świadczyły o ich zaangażowaniu, które będą świadczyły o tym, że pozwalamy sobie nawzajem rozwijać się, uczyć, będziemy mieć świadomość satysfakcji z tego, co robimy, i nasz pęd i zaangażowanie do działania nie wypali się na zasadzie kija i marchewki, czyli takiego motywowania, że tak powiem, zewnętrznego, bo tak jak był taki filmik z gołębiem, który dostawał ziarenko i wykonywał jakby polecenia, prawda, swojego gospodarza, wiemy, że przekupstwo jest po prostu zgubne i cała teoria o motywacji mówi nam o tym, że to po prostu jakby no nie motywuje, wręcz przeciwnie, demotywuje i szybko taki pęd i zaangażowanie u ludzi się po prostu traci i wypala. Więc co ja dałam? W swojej przestrzeni
przestrzeni, co ja dałam tak naprawdę swoim koleżankom i kolegom, bo nie nazywam ich nawet pracownikami. Nie oczekuję tego, żeby ktoś mnie nazywał dyrektorem. Raczej stawiamy na te relacje koleżeńskie, więc nawet kiedy dekretuję do nich jakąś wiadomość pisemną, to po prostu kieruję ją w ten sposób, że to są drogie koleżanki i koledzy, tak? Jak kończę jakąś wiadomość, to nie piszę z poważaniem, prawda, dyrektor szkoły, tylko serdeczności Renata Frankowska, bo to jest cały trzon, ale oprócz jakby tego, to tak naprawdę pracujemy cały czas nad tym, bo to się tego nie zdobywa z dnia na dzień. Natomiast mam świadomość jako lider, że niezmiernie ważne jest danie poczucia jakby akceptacji i bezpieczeństwa. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest zdecydowanie lepszy w tych swoich jakby rolach, tak? Jeden będzie śpiewał, drugi będzie tańczył, trzeci będzie jeździł świetnie rowerem. Czyli ja nie mogę jako lider mieć poczucia, że ja zarządzam i ja jestem we wszystkim najlepsza. Wręcz przeciwnie. Cały czas, jak pracujemy ze sobą, to odkrywamy wśród właśnie tego zespołu koleżanek i kolegów jakieś nowe umiejętności. Człowiek, który się nie boi, pokazuje, co potrafi, pokazuje, jak mu to wyjdzie, bo my siebie nie oceniamy. My po prostu postawiliśmy. Ja na chwilę zawieszę ten temat, bo będę chciała pomęczyć, pójść głębiej w tym kierunku i może wrócimy do. Poprosimy Łukasza tak, teraz, żeby powiedział, Ja wam powiem, że na ten Renata już tyle powiedziała od tej strony, że co ja mogę dodać. Powiem wam szczerze, przepracowałem jako nauczyciel 17 lat i gdy mi zaproponowano przejęcie placówki, przestraszyłem się, no bo co tu dużo ukrywać, nigdy nie kierowałem taką dużą szkołą, a co najważniejsze, taką grupą ludzi. Ale mówię, nie, no trzeba spróbować, będę robił praktycznie to, co robiłem w szkole i będę to przekładał na pracę codzienną i przychodząc tutaj do szkoły okazało się, że te relacje, które ja posiadałem, posiadają także inni pracownicy, tylko musiałem to jakoś wyegzekwować. I tak naprawdę pracuję poprzez praktykę. Z kuchnią relacje nawiązałem w ten sposób, że praktycznie jestem co dzień w kuchni. Gdzieś tam zamieszam gotujący się makaron, powydaję dzieciom obiad, choć to wydawanie obiadu to było takie trochę na niemoją mnie korzyść, bo musiałem zjeść z przedszkolakami z 1-3 i na końcu z 4-8 do domu wracałem taki najedzony, że już miałem dosyć wszystkiego. Potrafię wziąć zmiotkę, zamieść schody przed szkołą, poroznosić herbatę. Także to jest ta moja autonomia. Autonomię sami sobie tworzymy. Gdzieś ją zdobyliśmy na uczelni, ale tej autonomii przede wszystkim uczymy się od ludzi, z którymi pracujemy na co dzień. Wynosimy ją z domu, przynosimy ją do pracy i tą z pracy przynosimy także do domu. Także dla mnie autonomia to nie jest tylko współpraca, ale przede wszystkim takie budowanie z ludźmi. Wyciągnięcie od nich wszystkiego to, co najlepsze i przełożenie tego na praktykę. I jak to się uda i to przełożymy, no to wtedy będziemy dobrze funkcjonować i dobrze pracować. A co najważniejsze, z tego wszystkiego wnioski praktycznie, teoretycznie będą wyciągały nasze dzieci. Ja chciałabym jeszcze tutaj dodać, bo właśnie o tym aspekcie praktycznym, jak mówił Łukasz, postawmy sobie pytanie, jaka jest motywacja każdego z nas, jeżeli zrobimy coś z wyboru, jeżeli chodzi o jakieś działanie, które my sami wybierzemy, a jaka będzie w każdym z nas motywacja, jeżeli musimy zrobić coś, co zostanie nam narzucone. To jakby odpowiedź jest prosta. No dobrze, ale ja teraz będę trochę, teraz ja z kolei trochę włożę kij w mrowisko, bo pracuję z wieloma nauczycielami i z wieloma dyrektorami i bardzo często słyszę od nauczycieli, że dyrektor w ogóle nie daje im przestrzeni, że w szkole jest taka przestrzeń, że po prostu tak są, no procedury są w ogóle powiedzmy ważne, zasady są ważne, ale wielu nauczycieli mówi, że oni nie mogą nic, muszą o wszystko prosić, czasami muszą manipulować, zastanawiają się, jaką taktykę wykorzystać dzisiaj, żeby poprosić dyrektora o to, czy o tamto. I to jest ta kwestia części nauczycieli. Z drugiej strony wielu dyrektorów, których znam, mówi, ale jak ja mam im oddać przestrzeń? Przecież ja wiem, jak to zrobić najlepiej. Jak ja tego nie zrobię, to nie będzie dobrze zrobione. I może teraz, Łukaszu, od ciebie zaczniemy. Jak ty dajesz tę przestrzeń właśnie innym? Jak to robić? Ale jak ja mogę na przykład poloniście, nie wiem, nauczycielowi od języka angielskiego, czy
pani Julii, która gotuje obiady, czy woźnemu narzucić jakby z góry swoją autonomię i mówić mu to, co on ma robić, jak on wie, jak najlepiej to zrobić. Rozmowa, ich praktyka, moje działanie, jakieś moje doświadczenie powiązane z nauczycielem lub pracownikiem niepedagogicznym, no i wtedy działamy i funkcjonujemy. Przede wszystkim rozmowa. Nie mogę iść do pani Joli do kuchni i mówić osobie, która nie wiem, 30 lat gotuje zupę ogórkową, że ona ją źle robi po prostu. No, to jest nierealne nawet. Tak samo jeśli chodzi o każdego nauczyciela z danego przedmiotu, tak? Ja go wysłucham. Jeśli coś mi w tej rozmowie nie pasuje, mogę delikatnie zwrócić na pewne rzeczy, aspekty uwagę, ale przede wszystkim osoba, która coś daje tym dzieciom, ona uczy, to jej musi być propozycja wyciągnięcia wniosków i decyzji, które się później będą przekładały na praktykę. Ja tylko mogę z nimi nawiązać jakąś współpracę i tworzyć tą autonomię szerzej. Przede wszystkim wyciągnąć od nich kwestie nie bania się z ich perspektywy, bo ja teraz mówię z perspektywy nauczyciela, bo to jest dyrektor, więc okej, ja do niego nie pójdę, albo często jest tak, że wysyłają te osoby, które mają gdzieś tam bliższy kontakt ze sekretariatem i one coś próbują zobaczyć. Nienawidzę tego. Potrafię sam żyć, wtedy potrafię sam się powatygować, zejść do tego nauczyciela, dopytać, o co chodzi, dlaczego tak się stało. Rozstrzygamy to poprzez rozmowę to na miejscu i wtedy i już te relacje na drugi dzień czy na trzeci są inne. Ja na przykład bardzo często tak nietypowo prowadzę lekcje. I tak samo robiłem w szkole, w której pracowałem przed. Może to się podobało, innym może nie. Pewnie większość to miało wrogów, ale kompletnie mnie to nie obchodzi. Dziś jest tak, że podaję przykład język angielski na przykład. Gdzieś tam jestem po rozmowie z panią przed i się pytam, czy mogę ich wziąć. Dobra, nie ma problemu. Biorę ich na spacer. Idzie też pani od języka angielskiego, idziemy sobie 4 km w jedną. Akurat mam takie fajne warunki, że mam gdzieś lasy, pola, park. Idziemy 4 km w jedną stronę, a 4 km w drugą. Dzieci, część takiej grupy powstają. Część rozmawia ze mną, dlaczego to wyjście, po co to wyjście. Część zupełnie o czymś innym rozmawia. Część dzieciaków z panią po angielsku na przykład, o drzewach, o polach. Nie wiem, akurat jest to teren wiejski, jest tutaj dużo kukurydzy, zbóż, dzieciaki po angielsku rozmawiają. Ale ja wiem, że jak ja z nimi wrócę i oni pójdą po tej lekcji, pójdźmy na drugi angielski, albo nie wiem, na polski czy na techniki, oni są podwójnie naładowani. To jest ta praktyka, to jest ta autonomia, którą my musimy dać uczniom. Oni muszą wyczuć, tak naprawdę muszą wyczuć w nas, że jesteśmy może nie na tyle aż takimi kolegami, bo jak się da rękę, to później nie chcą więcej, ale muszą wiedzieć, że to, co robimy, to robimy przede wszystkim dla nich, ale i dla siebie. Reniu? Ja powiem tak. Znając jakby mój sposób myślenia, jakby działania, ja nawet nie jestem w stanie przyjąć, zrozumieć tego, co Oktawia jakby powiedziałaś, więc jakby nie chcę się skupić na tym, co, jak to jest, jeżeli chodzi o relacje nauczyciel-dyrektor w innych placówkach, bo ja rolę miałam niełatwą. Ja w Białymstoku prowadzę szkołę zawodową, 5. rok. Nie jest tajemnicą, że wiele szkół zawodowych z mapy miasta Białegostoku zniknęło, tak? Więc był marazm, było niezadowolenie, bo nie było pracy, nie było godzin i tak dalej. Trzeba było to wszystko w jakiś sposób rozruszać, ale weszłam jakby do zespołu jakby koleżanek i kolegów, z którymi byłam od kilkunastu lat związana, jakby z hasłem tym, że będziemy budować szkołę relacyjną. Szkoła, która składa się z zespołu ludzi, którzy naprawdę są obdarzeni różnego rodzaju jakby talentami, różną osobowością, różnymi jakby charakterami. Jeżeli dałam im słowo, że będziemy budować te relacje, że z mojej strony jakby będzie uznane to, że my będziemy o wszystkim współdecydować, że będziemy wspólnie ustalać sobie jakieś tam wartości i priorytety i te cele, do których będziemy dążyć, że będą mieć tak naprawdę poczucie, prawo do porażki i poczucie bezpieczeństwa, to małymi krokami gdzieś tam te szczebelki będziemy coraz wyżej zdobywać. I zaczęliśmy oczywiście od tak zwanej inwentaryzacji, czyli musieliśmy ocenić sobie, w jakim punkcie jesteśmy, do którego punktu będziemy zmierzać. Absolutnie nie było żadnej presji, bo już nie chcę wspominać o wynikach, jakie miała szkoła, jeżeli chodzi w ogóle o wyniki egzaminów zewnętrznych, bo to było dla mnie
jest nadal jakby nieważne. Relacja, budujmy, poznajmy się, pokażmy, co kto z nas chciałby zrobić w tej szkole, wnieść do tej szkoły, bo my potencjał mamy, mieliśmy, ale on nie był do końca wykorzystany, a cel mamy. Chcemy być placówką rozpoznawalną, która zbuduje swoją po prostu markę, tak? Ja już dzisiaj jakby z dumą mogę powiedzieć, że wyniki przyszły same. To tak jakbym cytowała Ewę Radanowicz, ale w roku 2017, no muszę tu ten procent podać, ale to tak, zdawalność egzaminów zewnętrznych była na poziomie 50%. Mam na myśli matematykę, tak? Szkoła techniczna, szkoła zawodowa, ale tak było. Maj 2021, 99%. Fakt, że trochę miałam szczęścia w tym wszystkim, bo zaczęliśmy się rozwijać z 14 oddziałów na dzień dzisiejszy. Zobaczcie, w tej krótkiej przestrzeni czasowej szkoła liczy 30 oddziałów i 800 dzieciaków, bo zawsze mówię, że jestem matką najbardziej licznej rodziny, prawda, bo mam ich aż 800. Natomiast no, to dało mi, pozwoliło mi dobierać jakby tak zwane perełki, bo ja mówię, że u mnie no, pracują osoby, które czują jakby tą samodzielność, które rzeczywiście osiągają jakby satysfakcję z tego, że wyjdą z jakąś inicjatywą. Nie są w żaden sposób jakby ograniczani, ale jak jest ten cel, to każde ziarenko tej różnorodności właśnie nauczycieli, uczniów powoduje, że jest ta siła, jest ta różnorodność. Tu nie ma końca, że tak powiem, działaniom, które są tak naprawdę podejmowane przez uczniów i nauczycieli. W szkole jest realizowany budżet obywatelski, tak? Rodzice bez problemu jakby tutaj przeznaczają w fundusze wysokości 6-7 tysięcy na rok i to dzieci, młodzież tak naprawdę decyduje, raz, że się uczy przedsiębiorczości i to ona decyduje, co chce w tej szkole tak naprawdę mieć. I u nas żadne wydarzenie czy żaden konkurs, jeżeli ktoś ma ochotę, to w nim po prostu bierze, ale o tym decyduje moja koleżanka i mój kolega. Ale na pewno spotykasz się z opiniami, by tak to powiedzieć delikatnie, że no zaraz, a co z papierami z kuratorium? A co z walizką papieru z ministerstwa? A co z ciężarówką papierów od rządu polskiego i Unii Europejskiej? No i te wtedy mówisz na pewno, że no właśnie. Ja powiem tak, to co trzeba zrobić, to bezwzględnie nikt nas z tego jakby nie zwolni. Natomiast my nie obarczamy siebie jakby taką presją, bo to też jest kwestia myślenia. Kwestia jakby myślenia i podejścia do wszystkiego. Co trzeba zrobić, to po prostu trzeba zrobić i nie skupiamy się na narzekaniu, na tym, że nie wiem, musimy coś tam wypełnić, prawda, w systemie informacji oświatowej. To traktujemy, że to trzeba zrobić, ale my nad tym się nie zastanawiamy. Robimy, a generalnie żyjemy tym pędem i energią do działania, tą radością, którą czerpiemy tak naprawdę z bycia na co dzień ze sobą, bo wiedzą moje koleżanki i koledzy, to tą wartością się dzieliłam, przekazaną przez moją babcię, że nie ma nic cenniejszego jak drugi człowiek. I my się po prostu cieszymy sobą. Cieszymy się sobą i decydujemy o tym, co chcemy robić, a czego nie chcemy robić, tak? Ale myślę, że jeśli chodzi o papiery, to dziękujemy sekretariatowi i wicedyrektorowi. Tutaj powiem tak, ja w swoim gabinecie tak naprawdę nigdy nie jestem sama. To tutaj ja mogę porównać to do poczekalni, prawda, na dworcu. Ja nienawidzę siedzieć sama, ja nienawidzę siedzieć jakby za biurkiem. My po prostu jesteśmy razem, tak? I nawet jeżeli rzeczywiście dzielimy się tą papierową jakby robotą, ale to jest tak, prawda, że siedzą jakby koleżanki, przychodzi koleżanka z zespołu rady pedagogicznej i robimy, wspomagamy i tak dalej. Także nie ma czasu na takie marudzenie, narzekanie, co trzeba zrobić, to po prostu robimy, natomiast robimy to aktywnie. No a teraz już po tych 5 latach mogę powiedzieć, że jest wielka duma, radość, że ludzie mogą pracować na 1,5 etatu, a nie na niepełnym etacie. I to jakby samo, to jest jeszcze ten czynnik taki zewnętrzny, to chociaż mówię, no o tych zewnętrznych nie chciałabym mówić, ale on jakby potęguje jeszcze tą optymalną naszą motywację, która jest zbudowana na relacji, na tej autonomii, tak, i po prostu na kompetencjach.
które zdobywam, bo też się szkolimy oczywiście. Ja tylko dodam, że jak Renata właśnie mówiła o swoich pracownikach, ja dziś dopiero teraz przed chwilą zauważyłem, że mam po raz pierwszy drzwi od gabinetu tak długo zamknięte. No właśnie, ja powiem, potęga że... mediów. Ja musiałam ale to tylko dlatego, żeby było ciszej. Ja musiałam powiedzieć Iwonce w sekretariacie, Iwonko, sorry, ale ty przez tą godzinę, no pilnuj tych drzwi, no bo tu jest po prostu tak, ja mówię, że będę uczestnikiem jakby konferencji, więc dokładnie, to jest no, to, no, taka nasza codzienność, radosna codzienność. Ale słuchajcie, teraz tak, ja akurat przyznam, że znam obie szkoły, bo miałam okazję obie szkoły społeczności odwiedzić i potwierdzam, że to, co mówi Renata, czy to, co mówi Łukasz, że te drzwi są otwarte, zresztą kiedy weszłam do jednej przestrzeni, do drugiej tam nie było tylko samego dyrektora, tylko szereg innych osób, ale tak słuchajcie, mamy tutaj właśnie osoby, które są z nami w tej przestrzeni i tak przy okazji zachęcam do tego, żeby zadawać pytania, również te trudne, bo obiecaliśmy sobie, że właśnie malowania trawy na zielono nie będzie. Co polecilibyście? Jakieś takie trzy proste, ja nie chcę powiedzieć, żeby, nie chciałabym, żebyście byli wujkami, dobra rada, ale mimo wszystko, słyszę od wielu dyrektorów, nie da się z tymi ludźmi, nie da się pracować, im się nie chce, są betonowi, przepraszam, pozwalam sobie na takie cytaty, ale ja to słyszę, naprawdę nawet z ostatnich tygodni rozmowy. Niech pani uważa, jak pani będzie pracowała z nimi, bo tutaj dzieje się to i to. Tutaj jest ktoś przemocowy, tutaj jest ktoś niezadowolony, tutaj jest ktoś, kto zakłada bardzo szybko płaszcz i wychodzi o godzinie 13 do domu. Konkretnie, od czego zacząć? Jedna rada, trzy rady. Na pewno od bezpośredniej rozmowy. Ja miałem parę takich przypadków u siebie. Jeden bardzo prosty nauczyciel, który uczy historii wychowania fizycznego, bał się jechać na basen z dziećmi. Gdzieś kompleksy własne, pewnie i fizyczne, prosta rozmowa, praktyczny wyjazd na basen. Ja też jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Pokazałem, udowodniłem, że można uczyć pływania nie wchodząc do wody. Na wodzie płytkiej dziś nauczyciel jeździ, tylko taka moja pierwsza wyjazd praktyczny, czyli rozmowa i pokaz ze strony mojej. Przede wszystkim otwartość i powierzenie zadania tej osobie, żeby go sama zrobiła. Mhm. Jeśli ta osoba twierdzi, że się boi i nie umie, ale gdzieś w tej naszej rozmowie ona mówi, że nie umie, boi się, ale gdzieś sugeruje, że coś wie, daje jakieś argumenty nam i my odbieramy ją w ten sposób, że ona ma jednak wiedzę, więc to bardzo proste. Słuchaj, weź to, przyjdź do mnie, przeanalizujemy, zobaczymy, czy to się nada, jeśli się nada, robimy to dalej. Słuchajcie, ja przede wszystkim zaczynam jakby od siebie, czyli pierwsza rzecz, pierwsza rada jest taka, żebyśmy wyszli z założenia, traktuj innych, jak sama czy sam chciałbyś być traktowany. To jest pierwsza podstawowa sprawa, bo tutaj Janek wspomniał, bo ministerstwo, bo kuratorium i tak dalej, tak? Więc to jest pierwsze poczucie, jeżeli mamy jakikolwiek sygnał ze strony jakby pracownika, to zróbmy sobie jako ten lider, prawda, jakiś tam rachunek sumienia i zastanówmy się, czy oby na pewno z naszej strony, jeżeli chodzi o sposób komunikacji, umiejętność słuchania, żeby nie było tego zagadywania, czy na pewno jest tak, jak ja chciałabym, żeby mnie potraktowano, jak jadę do Departamentu Edukacji, jak jadę do ministerstwa, czyli pierwsza rada to jakby ten lider, język tego lidera, prawda, i działania, jak on sam zachowuje się w odniesieniu do swoich koleżanek i kolegów i czy na pewno w tej drugiej roli chciałby być tak samo traktowany. Czyli to jest pierwsza wskazówka. Druga wskazówka to powiedzmy po prostu tym ludziom, że mają przyzwolenie tak, że mi jako liderowi właśnie zależy na tym, żeby każdy się czuł bezpiecznie, że każdy ma to prawo właśnie do porażki, że my nie będziemy tutaj z presją naciskać, że my nie wiem, w takim, prawda, takie i takie ryzy mamy, taki i taki termin, musimy zrobić to i tamto. Nie, po prostu próbujmy, bo też zaczynałam, tak, ranking perspektywy, cokolwiek, jak stawaliśmy jakby na nogi, my cały czas jesteśmy w drodze, ale tu nie ma presji, spróbujmy, ja teraz powiedziałam
swoim jakby koleżankom, słuchajcie, chyba to jest ten moment i czas, żebyśmy wystartowali w rankingu na przykład perspektywy, jeżeli chodzi o ocenę jakości, tak, technikum i tak dalej, bo jednak samorząd bierze to pod uwagę. Spróbujmy. My możemy się znaleźć na ostatnim jakby miejscu, ale spróbujmy gdzieś tam sobie wystartować. Jak rozmawiam z koleżankami, że są fajne jakieś unijne projekty badawczo-wdrożenia, ja mówię, dla mnie bardzo cennym jest to i ja będę wam ogromnie wdzięczna, jeżeli my wystartujemy. Czy my te fundusze pozyskamy? Czy my sfinalizujemy ten projekt? To jest dla mnie naprawdę na drugim planie. I wtedy ludzie przestają mieć obawy, że będą po pierwsze oceniani, więc wtedy przyjdą i sami zaproponują. Ja spróbuję, prawda, zrobię z uczniem to i to. Zostanę, zrobię to i to. I trzecia jakby rada, nie myślmy jako liderzy, że cokolwiek, nie wiem, powstanie w naszej głowie jakiś tam zamysł, czy nawet ze strony tych współpracowników, którym się bardziej chce, że za tym popłyną wszyscy, że się porwą do działania. Odpuśćmy sobie. Jakby, tak jak powiedziałam, ta różnorodność jest i w tym zakładzie pracy też ten flegmatyk, czy ta osoba, która będzie pływała tylko na sucho, on też w pewnym momencie coś ze swojej strony zaproponuje i do jakiegoś działania wniesie nam bardzo dużo, tak? Chociażby swoim charakterem, sposobem działania może nam się przyda do ćwiczenia uważności, słuchania innych. Więc najpierw tak, najpierw ja, później jakby wyartykułowanie, bo ten lider musi powiedzieć, jaki on jest. Tak naprawdę, jeżeli zaczynamy przewodzić ludźmi, to scharakteryzujmy siebie. Niech ta koleżanka, kolega wie, czy ja jestem cholerykiem, czy flegmatykiem, tak? Niech zrozumie też moje zachowania. Oprócz tego, że określimy sobie jakieś zasady. No i trzecia rzecz, no niestety, samo świadomość, no nie wszyscy wszystko w jednym czasie muszą naprawdę zrobić. Dajmy tą dozę jakby zrozumienia i szacunku dla drugiego człowieka, bo tak to wygląda. No to teraz mam pytanie psychologiczne. Odwołuję się do tego, które na czacie zadała pani Katarzyna Polak, tylko tak jeszcze troszkę twórczo pogłębię. No, a co zrobicie z nauczycielami aktywnymi, którzy chcą za wami, no i wiecie co, po jakimś czasie może pojawić się, tak mówię, że może, jestem przekonany, że się po prostu pojawia, takie mam doświadczenie osobiste, takie poczucie pewnego nierównego traktowania. Otóż no wszyscy mamy takie same płace, tyle że ja pracuję więcej, jestem bardziej aktywny po prostu, a ktoś inny jest nieaktywny, robi swoje lekcje, jest w porządku formalnie, nic mu nie można zrobić. No i taki rodzaj trochę poczucie, że się w sumie jest wykorzystywanym, ale nie wiadomo przez kogo, bo właściwie przez siebie samego, prawda? Bo przecież też mógłbym wyjść o 13 ze szkoły i mieć święty spokój. No i to budzi jakieś psychologiczne możliwe trudności. Budzi czy nie budzi? No a jeśli budzi, a myślę, że budzi, to co z tym można zrobić? Powiem tak, są tacy nauczyciele i generalnie mają pewną kontrolę. Potrafię rozgraniczyć tych, którzy chcą, mało chcą lub nie chcą, gdzieś tam uciekają, choć tej ostatniej grupy już nie ma. Tak naprawdę ci, co chcą, ja wiem, że są, może powiem jeszcze inaczej, jestem z szkołą stowarzyszeniową, od tego powinienem zacząć. Gdzieś mogę sobie trochę bardziej pozwolić na premiowanie nauczycieli. I na pewno ci nauczyciele mają te premie wtedy zdecydowanie większe. Aczkolwiek nie ukrywam, że dużo z nimi rozmawiam. Zawsze tłumaczę, że musisz być przykładem, musisz pociągnąć ich trochę z tego dołka, ale przede wszystkim nie możesz pokazać im, że masz do mnie jakieś ale. To, że ja tego nauczyciela doceniam, to jest zawsze jakieś wynagrodzenie finansowe i przede wszystkim daję mu takie główne zadania w szkole. I wtedy na przykład mówię, słuchaj, Hania, ty zajmujesz się tym, ty jesteś za to odpowiedzialna, masz pod sobą Jolę, Justynę i nie wiem, przypuśćmy panią Hanię i one ciebie mają słuchać. Ale nie mówię tego tylko przy niej, tylko mówię w gronie, które ma dane zadanie spełnić. Wtedy ci nauczyciele, gdzie mają tego przywódcę w postaci innego nauczyciela, oni wiedzą, że będą z nim współpracować, ale wtedy ten nauczyciel jest jakoś tam wyróżniony, że nie jest na równie traktowany z tymi, którzy się czegoś, tak ładnie powiem, czegoś się uczą albo jeszcze się muszą douczyć. Ale przede wszystkim rozmowy z tymi nauczycielami.
Ja mam świadomość tego, że zawsze jakby będzie grupa osób aktywnych i nieaktywnych. I jeżeli chodzi o te koleżanki czy też kolegów, którzy są nieaktywni, czekam na ich aktywność, ale jakby się tym ani nie irytuje, ani się... Po prostu, tak? Przyjdzie być może taki moment, że zechcą do nas dołączyć. Co robię, tak jak Kasia pyta, jak dobrze wykorzystać energię tych aktywnych? Daję im swobodę działania. My po prostu sobie mówimy, tak? Jeżeli masz jakiś pomysł na promocję szkoły, na to, żebyśmy utrzymali jakby ten status, załóżmy 30 oddziałów, bo my ciągle musimy się borykać jakby z promocją. Jesteśmy też w fazie budowy, rozbudowy, więc każdy ma możliwość zaaranżowania swojej własnej pracowni, tak? Każdy ma możliwość przyjść, powiedzieć, słuchaj Renata, ja proponuję, zrobię to i to, tak? Ja zawsze mówię, Boże, jak ja się cieszę, jak wy do mnie przychodzicie, ja jestem wam wdzięczna, bo jakby całą siłą napędową i tą energią są wasze po prostu pomysły. I to się tak po prostu dzieje, także jeżeli ktoś ma tą energię, to uwierzcie mi, naprawdę ma możliwość spożytkowania. Czasami to przynosi jakiś tam efekt taki pozytywny, że ten szczebelek wyżej zdobywamy na tej drabinie, innym razem nie. Natomiast za każdym razem wdzięczność z mojej strony jest, bo to jest podstawa jakby satysfakcji i tego dobrego dobrostanu i samopoczucia, a autonomia jest jak najbardziej spełniona. Także myślę, że nauczyciel, który ma tą energię i chce ją dobrze spożytkować, to jeżeli będzie to zielone światło i jasno określone, sprecyzowane jakby te role pracy relacyjnej i zespołowej, to ten nauczyciel zawsze tą energię będzie mógł spożytkować. I tak to się po prostu u mnie odbywa i tak się dzieje. Znaczy może mieć pozwolenie na wiele rzeczy, ale musi być na tym kontrola, bo w pewnym momencie chyba, a to tak z doświadczenia nauczycielskiego już bardziej powiem, poprzez organizację pewnych rzeczy gdzieś tam dyrekcja dawała swobodę i w pewnym momencie człowiek wyskakuje z czymś, bo mu się wydaje, że to będzie genialne, a nagle dyrektor mówi, nie, kochany. I tutaj wtedy jest wrażenie tego nauczyciela takiego, który myślał, że był silny, ale jednak dyrektor tam nade mną pogroził, więc myślę, że kontrola takiej rzeczy powinna być. Całkowicie takiej swobody, że słuchaj mnie, od A do Z robisz co chcesz, bo to jest dobre, bo ty to robisz dobrze, ale w pewnym momencie gdzieś ten nauczyciel zacznie wybiegać poza swoje szeregi i gdzieś, może nawet niekoniecznie nam dyrekcji, ale zawsze mamy nad sobą kogoś tam i ktoś powie, słuchaj mnie, bo u ciebie w szkole się dzieje to za dobrze, gdzieś tam są inne szkoły, które sobie z tym nie radzą, ogranicz to. No i wtedy... Ale Łukasz i tutaj jakby uczestnicy, wydaje mi się, słuchajcie, że każda jakby inicjatywa, każde działanie, no... powoduje to, że my mamy jakiś początek, koniec, mamy jakiś plan działania i my po prostu ze sobą rozmawiamy, wracamy do tego i oczywiście tak, że jeżeli coś zaczynamy, jest początek, to nie wyobrażam sobie, żeby ten dyrektor, czy bliżej jest realizacji danego zadania, czy gdzieś dalej, to nie wiedział, na jakim jesteśmy etapie i co się na skutek tego działania dzieje, więc ja tego nie nazywam osobiście jakby kontrolą, tylko po prostu, nie wiem, no monitorowaniem jakby takim... Dialogiem. Dialogiem, prawda, przebiegu danego działania. Ja tylko dodam, że chyba też jest ważne to, że to jest spójne z jakąś wizją rozwoju jednak tej społeczności właśnie, tak, że jakby to, tak jak ja słucham tego między innymi, o czym ty, Reniu, mówisz, to właśnie to, że wiecie, dokąd zmierzacie. No nasz cel był jeden, utrzymać się na drabinie i zdobywać kolejne szczeble, po prostu. Sytuacja była bardzo, bardzo trudna, tak? Powiem wam, jeśli chodzi właśnie o utrzymanie się. W szkole poprzedniej, w której pracowałem, też był taki problem. Ci uczniowie gdzieś tam zaczęli uciekać. Zacząłem z kolegami z wychowania fizycznego organizować wycieczki szkolne. Gdzieś poczułem w tym bluesa. Myślę, że to tym się mogę pochwalić. Jako jedyny w ogóle chyba w powiecie zorganizowałem 16 razy, czyli 16 lat rząd wycieczki w jedno i to samo miejsce. W Tatry, nie będę podawał nazwy, gdzie spaliśmy, bo to będzie reklama. I to były wycieczki typu najmniej 50 osób, najwięcej 80. I generalnie jeździła zawsze cała szkoła. No i te wycieczki gdzieś się przełożyły na tą promocję tej szkoły i gdzieś nagle się stałem tym nauczycielem, o którym powiedział Janek, takim troszeczkę silniejszym i strasznie mnie zabolało i zdziwiło mnie, jak doszło do którejś rady pedagogicznej, doświadczony nauczyciel,
tak przynajmniej myślałem do tamtej pory, z wieloletnim stażem, powiedział w imieniu oczywiście innych nauczycieli, tych, którzy nie mieli tego odwagi powiedzieć, powiedział taką ciekawą rzecz, że oni nie mogą zorganizować żadnej innej wycieczki w szkole, bo ratajczyk im zabiera uczniów. Po prostu usiadłem. Serio, usiadłem i wtedy stwierdziłem... No i co zrobiłeś? Co zrobiłem? Czas na zmiany. Dlatego fajnie. Jestem tu, a nie tam. Ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo ja tak sobie myślę, to co wywołałeś, że jeżeli mówimy mniej znaczy więcej, mniej dyrektora w domyśle, znaczy więcej przestrzeni dla nauczyciela, więcej nauczyciela, tego lidera, ale gdzie ta przestrzeń dla innych, bo wiecie, taki łańcuch możemy zacząć stworzyć tego, jak funkcjonujemy, kogo widzimy, czy co się w ogóle w tej naszej grupie wokół właśnie gdzieś tam dzieje. Więc myślę sobie, że to jest też takie bardzo ciekawe spojrzenie na te nasze relacje właśnie w gronie tak w ogóle. Właśnie ja chciałam jeszcze tutaj dopełnić, że tak naprawdę ta relacyjność, tak, czyli to jest również kontakt jakby poza szkołą i chcę teraz nawiązać do tego okresu, w którym jesteśmy od półtora roku COVID, tak, więc ja jestem taką osobą, że pomimo tego, że nie wiem, wyjdę o 18 z pracy, a mam teraz 3 osoby na przykład covidowe, ja zadzwonię. Zapytam, słuchaj Maryśka, Kaśka, jak się czujesz? I to jest też potwierdzeniem, oni jakby wiedzą, że ja o nich myślę, tak? Że nikt nie czuje się, jak to brzydko powiem, tak jak tutaj Janek wspominał, że może ktoś będzie czuł, bo jest wykorzystywany, bo prawda, coś chcemy przez to osiągnąć. Nie, jeżeli rzeczywiście pokazujemy tą relacyjność, to jeżeli ktoś jest chory, a różnie przebiega jakby różnego rodzaju schorzenia, z COVID-em mamy różne doświadczenia, to ty liderze zadzwoń, zapytaj, jak się ta koleżanka czuje. I wiem, że to jakby czasami nawet na początku, jak tak robiłam, to wywoływało u ludzi łzy, że to było, widzą, tak, Boże, tyle pracujemy, pracujesz, tak, i ty jeszcze zadzwonisz. Ale to samo wróci, czyli ja traktuję koleżankę, kolegę tak, jak sama bym chciała być traktowana. Czy tylko ja mam oczekiwać, że ktoś do mnie przyjdzie? Także to jest też właśnie jakby w tym kontekście no, budowania szeroko pojętej relacji, bo no, nie ukrywajmy się, że wszystko jest w stanie, każde źródło jest się w stanie wyczerpać, co nie oznacza, że my z Łukaszem nie popełniamy błędów, tak, że my się nie zdenerwujemy. Ale podstawą tej relacyjności jest to, jest co, że ja jestem taką samą personą, osobą, jak ta moja koleżanka, tak? Ja wtedy idę i mówię, słuchaj, poniosło mnie, przepraszam. To jest niesamowite ważne, bo ja jestem cholerykiem, tak? Ja jestem osobą z ADHD, ale jakby przedstawienie siebie, swojej jakby osobowości, no powoduje, że ludzie wiedzą, znają mnie, że to jakby czasami jakby jakiś napływ słów, tak? Czy jakieś skrzywienie miny nie wynika złej woli, że ja kogoś nie darzę szacunkiem, tylko po prostu, no po prostu, tak? To moja stara teoria, że wśród nauczycieli przeważają ludzie z ADHD, bo po prostu w tej pracy się nie siedzi. Jest taki mechanizm doboru naturalnego. A kto by pozwoli, że zadamy jeszcze pytanie o tę kadencyjność dyrektorów? Tak, oczywiście. To bardzo praktyczne pytanie. Wasz stosunek do kadencyjności jest jaki? Jeżeli chodzi o kadencyjność, to ja w ogóle jakby mówię, nie lubię nawet jak ktoś określa mnie dyrektorem, tak? Bo ja gdzieś tam podjęłam się realizowania jakiejś myśli, natomiast od wielu, wielu lat, to nawet ze szkoły nie chciałam jakby przypiąć sobie hasło, że dyrektorem się bywa, człowiekiem się jest i naprawdę nie jestem przykuta do tej swojej roli, wręcz przeciwnie, jeżeli nam wychodzi, to te zachęty do tego, żeby ubiegać się o tą drugą kadencyjność, bo ja właśnie akurat w takiej sytuacji jestem, że moja pierwsza kadencja dobiega końca i sama jakby człowiek zadaje sobie pytanie, ale kto mnie utwierdza w tym, że ja powinnam się ubiegać o tą drugą kadencję? To są właśnie koleżanki, koledzy i środowisko. To nie wynika z tego, bo ja chcę być dyrektorem. Nie, bo jeżeli ja bym tylko myślała o tym, prawda, dyrektor i pieczątka, to ja bym nie była blisko drugiego człowieka. Więc tak naprawdę myślę, że to jest postrzeganie mnie jako tego lidera, który coś tam, prawda, zaplanuje, który wypracował relacje w środowisku, prawda, i gdzieś tam w środowisku, myślę, no w środowisku szeroko jakby pojętym. No i wtedy jakby przychodzi ta informacja zwrotna,
ze strony koleżanek i kolegów. I to jest dla mnie czytelny sygnał, tak? Jedziemy dalej, płyniemy razem dalej. Mamy dwa wiosła i hej hop do przodu. Jeszcze trochę tych szczebelków w drabinie mamy do pokonania, więc to, no tak traktuję swoją rolę. Natomiast jeżeli rada ma poczucie, tak? Że jednak to nie to, że jest ten marazm, to ja jestem taką osobą, że ja będąc członkiem takiej rady poszłabym uczciwie jakby, tak, do dyrektora, czy jak są te zapytania, czy powinnam startować, czy nie, i otwarcie bym powiedziała, że my jakby mamy swój punkt widzenia jako rada i może jednak warto byłoby się zastanowić, czy ktoś w naszym zespole nie jest lepszy ode mnie, bo tak jak powiedziałam, no jest ta różnorodność, tak, ja też, u mnie była taka, słuchajcie, na skalę Polski, bardzo nietypowa sytuacja, ponieważ ja 10 lat z moim przyjacielem, dyrektorem współpracowałam w roli, ja na stanowisku wicedyrektor, Tadeusz w roli dyrektora. Co się zadziało, kochani, w 2017 roku, co jest potwierdzeniem tego, co dla nas jest najważniejsze, jakby rozwój i kompetencje, że myśmy się co zrobili, zamienili się, słuchajcie, gabinetami. I my się nadal przyjaźnimy. Więc w środowisku w Białymstoku to było nie, no przecież no nie, no wzięła i wygryzła, tak? No przecież no jak to? Natomiast później jak zobaczono, że my dalej ze sobą współpracujemy, że mamy dobre relacje, u mnie w telefonie komórkowym Tadeusz jest nadal wpisany jako dyrektor, ale to był ewenement, mówię, to tam po prostu no media może o tym nie huczały, ale myśmy jakby usiedli, bo myśmy poznali swoje kompetencje, tak? Komu lepiej wychodzi komunikacja, kto lepiej jakby ma te kompetencje do współpracy w środowisku, okej, się wymieniamy, po prostu. Także to jest całe jakby klucz, myślę, na to pytanie dotyczące jakby tego dyrektorowania, nie? Ja myślę, że Renata, jeśli chodzi o tą kadencję, bo już powiedziała wszystko, ale przede wszystkim ta współpraca, ten nasz motor, to nasi pracownicy, tak jak Renata powiedziała, to jest to, co nas pcha. Jak się nie wypalimy i będziemy czuć blusa cały czas, no to pracujemy z ludźmi, pracujemy z dziećmi, z rodzicami, przystępujemy do następnej kadencji. Ale chyba Janek, troszeczkę to pytanie, chyba chciałeś usłyszeć coś innego. Czy my jako... Dyrektor zawsze wie lepiej, co naprawdę chciał pracownik powiedzieć. Nie, czy my jako rządzący szkołą tą kandydacyjność... chcemy jej, czy jej nie chcemy, tak? O to chyba bardziej tobie chodziło. Więc powiem tak, z mojej perspektywy, bo to jest moje zdanie, czy ja ją chcę? Jeśli ją chcę, to tylko dlatego, że mi się dobrze tu pracuje i się dobrze tu czuję po prostu, a dobrze się czuję wtedy, kiedy wiem, że szkoła działa dobrze, działa praktycznie, teoretycznie w tej sferze budżetowej, czyli papiery i te inne rzeczy. A dlaczego bym na przykład nie chciał jej? Bo przypuśćmy, zbuduję sobie dobry zakład, który dobrze funkcjonuje, no i nagle ktoś przystępuje, no, by z tobą wygrać, a ma większe poparcie gdzieś indziej, o tak to nazwie, i cię odbiera to. I wtedy to nie jest dobre, ale też daje nam to do myślenia, że nie możemy się za bardzo przywiązywać do pewnych rzeczy. Ale jak tu się nie przywiązać? Jak, tak jak Renata wcześniej powiedziała, ma 800 dzieci pod sobą, nie? No ja właśnie. Myślę, że bardziej o to chodzi. Chyba o to bardziej chodziło Jankowi. Ja naprawdę przyjeżdżam tu i się czuję jak w domu, wracam ze szkoły, jestem w domu, wracam tu i czasami nie wiem, czy jestem w domu, czy w szkole, bo jest mi po prostu tak tutaj dobrze. I ja myślę, że jeśli tak będziemy funkcjonować, a nad nami będą ludzie, którzy to widzą, spostrzegają, i nawet nie musimy się za bardzo tym chwalić w portalach, tylko gdzieś to pocztą pantoflową się rozchodzi, że jest okej, okay, to nam nic nie grozi. Ale jeśli będą tacy właśnie, jak ten nauczyciel, co wstał i powiedział, że ja im rozbijam wycieczki, a jeszcze gdzieś mają jakieś wpływy, no to zawsze gdzieś tą pałką będą nam grozić. Ale wtedy, jak ja zawsze mówię, moim wyznacznikiem walki z takimi osobami są działania praktyczne i pokazanie im, że można, a nie tylko siedzieć i marudzić. Ja chciałabym jeszcze, słuchajcie, dodać, że skoro jakby no mamy zespołowo wspólnie razem, tak, podejmować decyzje, to niech ta decyzja też o kadencyjności, niech ona nie będzie decyzją sztuczną, tylko niech będzie naszą wspólną decyzją. Oczywiście tutaj, skoro było to pytanie, to nie ukrywam, że jakby cechy charakterologiczne, tak, są bardzo jakby istotne no, w tej współpracy na szczeblu samorząd, bo tutaj jakby trzeba być trochę twardzielem, nie wolno się poddawać, nie wolno
wolno się lenić, to, że ciebie wygonią i wyjdziesz jakby z negatywną decyzją, to nie oznacza, że nie warto po prostu wrócić. I to myślę, że to już jest aspekt szeroko pojętej jakby psychologii. Myśmy 40 lat czekali na różnego rodzaju remonty, mi się w ciągu jakby no 5 lat wiele udało zrobić, ale to mówię, to tylko dlatego, że jakby no jestem od to tak jak tutaj Edytki Haraburdy w Białymstoku, że nie ma rzeczy niemożliwych. No dzisiaj mnie wygonili, no taki był dzień, okej, ale wrócę sobie jutro, nie, z tym tematem. No i po prostu kiedyś tam się już też znudzi, no bo ile może ta frankowska chodzić, nie? Także to też jest, mówię, jakby tam rady społeczności wybierały osoby na dyrektora, gdyby to rzeczywiście tak było, no to też ten aspekt gdzieś właśnie charakterologiczny, jakby no, nastawienie się zawsze jakby na cel, że wszystko się da jest. Ja zawsze mówię dzieciakom swoim, że to jest kwestia czasu. Warto jakby mieć marzenia, cele, wartości, my to zrealizujemy. Tylko pytanie kiedy, ale to jakby życie nam pokaże, natomiast my to zrealizujemy, kochani. Wiecie, co jest fajne, że właśnie pracując w szkole na tym stanowisku, które mamy, poprzez swoje często nieświadome działania, ale te działania mają dobry wpływ na ludzi, gdzieś mija rok, drugi rok, ileś tam miesięcy i nagle ci ludzie sami przychodzą i mówią nam: Łukasz, słuchaj, jest dobrze. I wtedy sobie uświadamiamy, że nie za wiele musieliśmy myśleć, tylko poprzez to, jakimi ludźmi jesteśmy i to, jak pracujemy i przekładamy nasze, nie wiem, myślenie teoretyczne w praktyczne i to po prostu funkcjonuje i samo z nas wychodzi. A efekty przechodzą już później w postaci ludzi, podziękowań. Słuchaj, dobrze mi się z tobą pracuje. Pierwszy raz widziałem dyrektora, który wziął miotło i zamiatał przed szkołą. Pierwszy raz widziałem dyrektora, który wydał mi obiad. Jest to fajne po prostu. Słuchajcie, ale jeżeli są pookreślane zasady, to jeszcze tak jakby tutaj kończąc, nawet to, co Łukasz wspominał, nie wiem, ta kwestia, to nawet, no mówię, no pieniążek, dodatek motywacyjny, tak? Ale przecież w wielu placówkach się słyszy, że po rozdaniu, prawda, po sesji, kolejka. A czemu ja? Jeżeli określiliśmy sobie zasady i określamy jakby to wynagrodzenie na podstawie jakby działania i tych szczebelków i tego, co kto dał od siebie i mógł dać, to nie, to po prostu uwierzcie, że przez 5 lat ja nie miałam wątpliwości, nikt nie przyszedł do mnie z wątpliwością zapytać, a ja? Sprawiedliwie, rzetelnie, jasno określone jakby reguły, zasady i jest fajnie. Słuchajcie, tak powoli doszliśmy do końca i Janku, zanim tobie oddam głos, żebyś tak spuentował ładnie, jak ty to zawsze przepięknie robisz, to ja jeszcze poproszę osoby, które są z nami, o to, żeby, jeżeli macie ochotę, drodzy Państwo, żebyście zostawili jakiś komentarz, jakąś refleksję, jakąś jedną myśl, którą zabieracie ze słów właśnie z tego spotkania, z rozmowy z Renatą i z Łukaszem. Słowo, refleksja, jakaś myśl. Janku, ja zabieram tylko, powiem, odwagę i relację, ale chyba odwagę do budowania relacji, to tak bym powiedziała. No ja mam nadzieję, że bardzo krótko powiem to, co zostaje mi po takich spotkaniach, jak po spotkaniach z wami. Mianowicie na pewno mam dosyć rozmów o polskiej edukacji prowadzonych w takim teatralnym trochę entourage, że przyjeżdżamy do Ministerstwa Edukacji Narodowej lub biura wszelkiego udoskonalenia albo czegoś podobnego i tam siedzą eksperci posługujący się slajdami. Na tych slajdach widzimy wyniki badań nastrojów kadry kierowniczej szkół zawodowych w Polsce w przeciągu 2014-2020, z których wynika, że o 62% poprawiły się nastroje w tej kadrze, ale o 25% pogorszyły się tej kadry przekonania na temat tego, jaka będzie przyszłość. To nie wydaje mi się, żeby takie konferencje wnosiły wiele. Natomiast bardzo wiele wnosi rozmawianie między nami, ponieważ zasadniczymi ekspertami od edukacji jesteśmy my. Zasadniczymi reformatorami edukacji powinniśmy być my, a tak trochę bywamy, a trochę nie bywamy w zależności od sytuacji. I że powinniśmy się, kawę na ławę stawiając, pozbyć kompleksów, że no jak ktoś pracuje w szkole, no to tylko pracuje w szkole. Jak ktoś został jeszcze dyrektorem w szkole, no to jest na dodatek nieszczęśnikiem. No, po prostu zostaliśmy nauczycielami głównie dlatego, że świetnie to robimy. Jesteśmy dyrektorkami czy dyrektorami przede wszystkim dlatego, że chcemy ułatwiać świetnie pracującym ich pracę. I się na tym znamy. I jeśli chcemy się dowiedzieć, jak ulepszyć polską edukację, to pytajmy się tych,
którzy się na tym znają. Amen. Dziękujemy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, Renato. Dziękujemy, Łukaszu. I do zobaczenia, szanowni Państwo. Seria Mniej Znaczy Więcej. Nasz serial się nie kończy chyba, Janku, tak? Więc zaprosimy kolejne osoby, będziemy informowali co, gdzie i kiedy już w najbliższym czasie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Miło było też Łukasza i Janka. Także pozdrawiam też wszystkich uczestników tego spotkania i dziękuję za zaproszenie. Dzięki, do widzenia. Dziękujemy, do zobaczenia.